Zaklinanie prawdy. Kiedy Kara Mustafa, wielki wódz krzyżaków, ruszył na Litwę poprzez Wilno i Kraków, zastąpił mu drogę słynny do tej pory z bitwy pod Grunwaldem król Stefan Batory. Do czego prowadzi beztroska polskich władz? Proszę Państwa, wyobraźmy sobie wiadomości telewizyjne za 30 lat. Brzmiałyby one następująco. Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika prasowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na kolejnym posiedzeniu zespołu doradczego ministerstwa przewagą 2 głosów uchwalono, że bitwa pod Grunwaldem miała miejsce 9 września 1414 roku. Tak w skrócie wygląda pojmowanie zjawisk rzeczywistych w Polsce. Świat realny miesza się z mistyfikacją. Zaklinanie czarów i odczynanie zaklęć dzieje się w świecie na poły realnym, na poły urojonym. Odnosi się wrażenie, że 2 plus 2 równa się 22, a pierwiastek z Palikota równa się 0. Dlaczego tak się dzieje? Być może odpowiedzi należy szukać w rankingu polskich uczelni wyższych na tle światowych. Uniwersytet Jagielloński, najlepszy polski uniwersytet na liście światowych uniwersytetów w roku 2010, zajął miejsce 304. A w roku 2011, już dużo niżej, miejsce 393. Uniwersytet Warszawski w latach 2010-11 spadł z miejsca 364 do przedziału 401-450, bo w tym przedziale już dokładnego miejsca się nie wykazuje. Dla przykładu, Uniwersytet Norweski zajął miejsce 266, Uniwersytet w Buenos Aires 270, a uniwersytety w takich krajach jak Malazja miejsce 279, Filipiny 332, Tasmania 343. Tyle suche liczby. Nawet pobieżne analizy powyższych liczb osłaniają bardzo niewygodną prawdę. Uniwersytety w Polsce cofają się w rozwoju. Wraz z nimi cofa się sposób postrzegania świata, który nas otacza. Bardzo trudno jest utrzymać się w wiodącej pozycji, a jeszcze trudniej walczyć o nią, kiedy startuje się z ostatniego miejsca. Korea Południowa dokonała czegoś, co nikt by się nie spodziewał. Nie tylko dorównała takim technologicznym potęgom jak USA czy Japonia, ale nawet w niektórych aspektach je wyprzedziła. Koreańskie auta, elektronika, automatyzacja przemysłowa to jest dorobek ostatnich 50 lat. W latach 60. Korea była krajem o nikłym dochodzie narodowym i bardzo marnym stopniu rozwoju. Dzisiaj jest potęgą gospodarczą. Spójrzmy na Polskę. Od czasów II wojny światowej minęło 67 lat. Czym obecnie możemy się pochwalić? Ja wiem, że jesteśmy dumni, bo mamy polskie uczelnie, ale tej dumy nie przemywa ani nowych technologii, ani wynalazków, ani tego, co dzisiaj się liczy na świecie. Stocznia w Szczecinie i polskie autostrady są wykładnikiem tego, co się obecnie dzieje w Polsce. A rzeczywistość wbrew polskim władzom istnieje obiektywnie. Rzeczywistość, jaka nas otacza, jest tylko jedna. Albo ją poznamy i będziemy w tej rzeczywistości funkcjonować, albo wybieramy świat nierealny, który w założeniu będzie spełniał nasze marzenia i oczekiwania. To jednak nie będzie świat realny. To będzie świat ułudy. W świecie realnym posługujemy się liczbami, które odzwierciedlają pewne wartości, czy to mechaniczne, elektryczne, czy też inne, w zależności od zastosowania. Jeżeli badamy wypadek lotniczy, bo do tego zmierzam, to najpierw opisujemy miejsce wydarzenia,
Potem starannie analizujemy pozostałości samolotu i teren dookoła. Dopiero potem staramy się tworzyć przebieg wydarzeń, by móc dojść do wniosku, co było przyczyną takiego wypadku. Dlatego pytanie ludzi na ulicy o prawdopodobną przyczynę wypadku pod Smoleńskiem, co zrobiła jedna z gazet, jest dowodem na to, że ciągle wierzymy w zabobony. Bo przecież żadne sondaże przeprowadzone wśród ludności nie są w stanie określić przyczyny wypadku. Nawet gdyby Sejm głosował za tym, że Brzoza jest w stanie urwać skrzydło samolotu, to i tak rzeczywistość pozostanie głucha na takie głosowanie. Podobnie z dziesiątkami teorii snutych przez uczestników różnych grup dyskusyjnych. Ich dyskusje nie zmienią faktów. Po to, by poznać rzeczywistość, robi się badania, robi się symulacje, analizuje szczątki wykopane z miejsca katastrofy nawet do metra w głąb i przeprowadza porządną autopsję na ofiarach wypadku. Jeśli ktoś uparcie nie chce poznać rzeczywistości, a ludzi chcących tą rzeczywistość poznać nazywa oszołomami, głupcami i podobnymi wyzwiskami, to już prosta droga do uchwalenia daty Bitwy Grunwaldzkiej na 9 września 414 roku. Polski Sejm już jest bardzo bliski takiej uchwały, proszę Państwa. Podczas posiedzenia Sejmu w dniu 13 kwietnia 2012 roku na 416 głosujących aż 263 posłów głosowało przeciwko zobligowaniu władz Federacji Rosyjskiej do oddania Polsce dowodów katastrofy z dnia z 10 kwietnia 2010 roku. Znaczy to tyle, że polski Sejm nie jest zainteresowany w poznaniu prawdy smoleńskiej. Polski rząd nie jest zainteresowany wynikami prac naukowców z USA Wiesława Biniendy, Kazimierza Nowaczyka oraz Grzegorza Szuladzińskiego z Australii. Więcej. Polski rząd nie pozwolił na udział amerykańskiego patologa, profesora Michaela Badena w badaniach ciał ofiar tej katastrofy. Komisja Badania Wypadków Lotniczych uparcie nie przyjmuje do wiadomości tego, co zrobił profesor Binienda. I tu nasuwa się pytanie, cóż takiego zrobił profesor Binienda lub cóż takiego robi profesor Binienda? Otóż profesor Wiesław Binienda wykonuje zawód inżyniera. Od lat inżynierowie pracują przy pomocy symulacji komputerowych, bo taka praca jest dla przemysłu tańsza niż kosztowne eksperymenty. Podobnie jak w przeszłości zaczęto na uniwersytetach, politechnikach używać suwaka logarytmicznego, tak dzisiaj inżynierowie używają symulacji komputerowych do badania zjawisk i obliczania poszczególnych etapów inżynierskich. Jeżeli profesor Wiesław Binienda w ramach swoich prac badawczych robi symulacje komputerowe, to robienie podobnej symulacji dla układu Brzoza-Skrzydło jest działaniem typowym, bez kosztownego przeprowadzania testu ze skrzydłem samolotu. Być może jutro jego grupa badawcza dostanie zlecenie na badanie uderzenia kadłuba statku o nabrzeże. Wierzę, że niepotrzebny jest tytuł kapitana żeglugi wielkiej, aby takie symulacje przeprowadzić. Jakie są więc perspektywy? Wiedza wyniesiona ze studiów jest wiedzą podstawową. Mechanika ciała stałego jest taka sama, czy na Florydzie, czy na Uralu. Pomiary naprężeń, przyspieszeń czy kształceń nie podlegają zmianie ze względu na polityczny ustrój w danym kraju, czy też ze względu na ilość osób głosujących w Sejmie. Badania symulacyjne można przecież robić w Polsce. Nie wątpię, że są chętni do robienia takich badań. Pytanie tylko, czy ktoś z decydentów ma odwagę takie badania firmować. Jak do takich badań nie dojdzie, to trzeba się liczyć z tym, że z czasem Uniwersytet w Tasmanii czy Gwinei Równikowej wyprzedzi wszystkie uniwersytety w Polsce. Po uniwersytetach przyjdzie kolej na ośrodki badawcze i zakłady produkcyjne. Przykład Korei Południowej jest tutaj bardzo znamienny i pouczający.
Jeżeli mamy okazję do poznania rzeczywistości, to ją poznajmy. Nie dajmy się wprowadzić do ciemnego pokoju bez klamek, gdzie tylko wybrane osoby będą nam cedzić codzienną dawkę zaklęć, czarów, czy też prostackich kłamstw, jak te wygłoszone w sali posiedzeń Sejmu o przekopaniu ziemi na metr w głąb na Siewiernym po wypadku smoleńskim. Okłamując Sejm, okłamujemy nas wszystkich. Okłamując rzeczywistość, oddalamy się od świata realnego, szybujemy w świat ułudy, w świat bez problemów, w świat totalnej beztroski. Zanim dojdzie do kolejnej tragedii, czy to kolejowej, lotniczej, czy morskiej, trzeba się obudzić z zamoku i rozglądnąć dookoła. Po pierwsze, trzeba wyłączyć telewizor i przestać kupować pewne gazety i bardzo, ale to bardzo uważać, na kogo się głosuje. Dalej już będzie łatwiej. Na zakończenie. Byłem osobiście w laboratorium profesora Biniendy w Akron w Ohio. Uniwersytet zafundował profesorowi ten obiekt, bo przeprowadzone w nim badania przynoszą splendor i dochód dla uczelni. Profesor ma osiągnięcia naukowe, przemysł otrzymuje zamówione wyniki badań, wszyscy są zadowoleni. Pytanie dla ciekawych. Komu byście zlecili badania symulacyjne brzozy? Profesorowi Biniendzie czy członkom zespołu Millera, którzy jak dotychczas nie zbadali nic, nawet nie zmierzyli poprawnie średnicy owej nieszczęsnej brzozy? Dziękuję. Thank you.